Rozporządzenie 536 zgodnie z artykułem 99 jasno określa, że rozporządzenie będzie funkcjonować po komunikacie Komisji Europejskiej, która jest planowana na marzec 2018 roku, czyli październik, początek października 2018 roku to jest stosowanie rozporządzenia 536. Pod koniec września ma być uruchomiony portal, tak żeby pełna funkcjonalność tego portalu i stosowanie rozporządzenia mogło być wykonywane właśnie od października. Komunikat Komisji Europejskiej będzie dokonywany na podstawie dokonanego audytu w Europejskiej Agencji Leków. W 2017 roku rozpocznie się w sierpniu i przez Radę Zarządzającą Europejskiej Agencji Leków będzie przyjęta w grudniu 2017 roku. I na podstawie tego audytu Komisja Europejska będzie mogła orzec o pełnym funkcjonowaniu tego portalu, czyli 2018 październik, taka jest data ustalona robocza dzisiaj właśnie stosowania tego rozporządzenia.